ale cały czas wewnętrznie byłem pusty. Byłem dobry, pomagałem innym. Ludzie mnie lubili, ludzie mnie szanowali. Mówili, ty masz wszystko, jesteś człowiekiem sukcesu. Ale wiecie co, kochani? Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. To nie jest kwestia tego, czy jesteś dobry, czy zły. Kwestia jest przede wszystkim tego, czy jesteś żywy, czy jesteś martwy. Bóg jest Bogiem żywych, jest dawcą życia. Każdy człowiek. Jestem tego absolutnie pewien. Jak tu stoisz i zdejmiesz maskę, w której funkcjonujesz, że wiesz, czego ci brakuje. Czego ci brakuje na co dzień. I tej pustki nic nie jest w stanie zalepić. Tą pustkę może zalepić jedynie miłość Boża. Każdy człowiek jest powołany do tego, aby spotkać się z Jezusem tu na ziemi. Każdy człowiek, kochani, to dotyczy dwóch ważnych aspektów, o których tu już było mówione. Nie jesteście w stanie wejść do Królestwa Niebieskiego, jeśli nie spotkacie się tu na ziemi z Jezusem. Jeśli nie narodzicie się na nowo z Bożego Ducha. Nie ma innej drogi. Jezus, jak chodził po ziemi, On konfrontował religię, konfrontował wszystkie te systemy. Mówił, błądzicie! Ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To Jezus jest drzwiami dla owiec. Jezus Chrystus, kochani. On oddał życie na krzyżu Golgoty. Oddał za ciebie i za mnie. Poniósł winę za twoje grzechy. Zrobił to tylko i wyłącznie z miłości do ciebie. Z miłości. Kochani, Jezus Chrystus odkupił nas. Odkupił nas na krzyżu Golgoty. Kochani, ja chcę wam powiedzieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Pierwsza rzecz, to że jeszcze dzisiaj możecie uzyskać pewność zbawienia. Jeszcze dzisiaj możecie mieć pewność, że gdyby dzisiaj skończył się świat, lub gdyby powtórnie przyszedł Jezus, wy na pewno już dziś siedzicie w okręgach niebieskich. A druga rzecz, że już dzisiaj możecie doświadczać w każdej sytuacji pełni błogosławieństwa, którą wywalczył dla nas Jezus na krzyżu Golgoty. Pełni błogosławieństwa. Kochani, ale my nie chcemy wam tylko opowiadać. My chcemy wam zaprezentować żywego Boga dzisiaj, bo Jezus jest żywy. Jezus jest żywy. On żyje dzisiaj. Dzisiaj. Chcemy wam to zaprezentować. Przyjaciele, jeśli jesteś na coś chory, jeśli cokolwiek cię boli, otrzymasz jakikolwiek ból, proszę przyjdź i sprawdź dzisiaj Jezusa. Osobiście doświadczysz Jego mocy dzisiaj. Kochani, jesteśmy tutaj. Na cokolwiek chorujesz, nie musisz się na to godzić. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty poniósł każdą chorobę. Dzisiaj możesz być całkowicie wolny od tego. Możesz być całkowicie zdrowy. Dzisiaj możesz doświadczyć Bożej mocy. Jeśli uważasz, że Boga nie ma, to sprawdź go. Sprawdź go. Podejdź ze swoimi dolegliwościami. Podejdź ze swoją chorobą. A dzisiaj ją zostawisz. Pożegnasz się z nią całkowicie. Jezus chce cię dotknąć dzisiaj. Jezus chce cię dotknąć dzisiaj. On woła do ciebie. Przez nasze usta tutaj. Moje dziecko, przyjdź do mnie, kocham cię, mam dla ciebie tylko i wyłącznie dobre rzeczy, umarłem za ciebie, abyś ty mógł żyć wiecznie, ale już tu na ziemi też, żyć i królować i panować we mnie. Zrobiłem to wszystko dla ciebie, jeśli uważasz, że Boga nie ma, wyjdź, sprawdź go, jeśli jesteś tego pewien, uważasz, nie, to niemożliwe, nie w XXI wieku, sprawdź go. On woła do ciebie dzisiaj. Kochani, jesteśmy tutaj jeszcze przez cały czas. Jeśli dziś odczuwacie w swoim sercu to, że chcecie się pojednać z Bogiem, podejdźcie do nas. On woła dzisiaj do was. Jezus, wiecznie żywy Bóg. Pan panów i król czeka na was. Alleluja.